Kolejnym Państwa gościem w dzisiejszym programie jest prezydent Zduńskiej Woli, pan Konrad Pokora. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam pana, witam państwa. Panie prezydencie, zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, od punktów wymazowych i punktów szczepień. Jak to wygląda na terenie Zduńskiej Woli? Szanowni państwo, w tej chwili mamy do dyspozycji 4 punkty na terenie miasta Zduńska Wola. Są to oczywiście szpital powiatowy oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Validus Medicus z Dumet. Wkrótce dojdzie również punkt w Annopolu Starym oraz przychodnia na ulicy Szatkowskiej. Wiem, że na terenie powiatu działa również punkt szczepień w Szatku. Tych wszystkich punktów oczywiście największa ilość szczepień dokonywana jest w szpitalu powiatowym. To od stycznia około 4,5 tysiąca szczepień. No, przychodnie niestety zdecydowanie za mało do swoich możliwości dostają szczepionek, bo do tej pory POZ-y dostawały około 30 szczepionek słownie, 30 szczepionek tygodniowo, co pozwoliło w POZ-ach od stycznia na wyszczepienie około 1000 osób. Jest to zdecydowanie poniżej ich możliwości. Przypomnijmy liczbę mieszkańców Zduńskiej Woli w tym momencie. Liczba mieszkańców Zduńskiej Woli to 41 tysięcy, całego powiatu 67 tysięcy, więc no rzeczywiście kropla w morzu potrzeb. Te szczepienia ze względu na ilość szczepionek, które docierają przede wszystkim do POZ-ów, jest no zdecydowanie niezadowalająca. Przerobowe, czyli możliwości kadrowe, lokalowe w przychodniach są takie, że mogłyby kilkakrotnie większą liczbę pacjentów wyszczepić. No, problemem oczywiście cały czas jest dostępność szczepionek. Panie prezydencie, na zakończenie, jest pan ozdrowieńcem. Ten problem szczepienia w pana przypadku został odłożony na późniejszy termin. Ale jeżeli miałby pan jako prezydent Zduńskiej Woli możliwość zaszczepienia się AstraZeneca po tych burzliwych dyskusjach i po tych wątpliwościach, jakie się pojawiły przez jakiś czas nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym świecie, zrobiłby pan to? Tak, oczywiście nie wahałbym się. Trzeba wierzyć specjalistom, wierzyć wirusologom, biologom. Uważam, że AstraZeneca jest szczepionką bezpieczną. Musimy się opierać na opinii specjalistów. Moim zdaniem bilans korzyści z zaszczepienia AstraZeneca jest zdecydowanie większy niż ewentualnych niedogodności. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę. Państwa gościem w tej części programu był prezydent Zduńskiej Woli, pan Konrad Pokora. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.